Drodzy bracia i siostry, na całym świecie miliony ludzi zwraca się z modlitwami do różnych bogów, praktykuje różne formy modlitwy. Okazuje się, że jednak wiele modlitw nie jest wysłuchanych, także kierowanych do prawdziwego Boga. Dlaczego tak się dzieje? Są różne ku temu powody i postaram się dzisiaj w takim bardziej wykładzie Słowa Bożego przypomnieć pewne zasady biblijne co do modlitwy. Między innymi chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest modlitwa, dlaczego mamy się modlić, skoro przecież Bóg zna nasze potrzeby z góry, do kogo powinniśmy zwracać się w modlitwie, jakie warunki musimy spełniać, by nasze modlitwy zostały wysłuchane, i jaka jest moc modlitwy? Zacznijmy od takiej prostej definicji, czym jest modlitwa i jakie są jej formy. Modlitwa jest to osobiste porozumiewanie się z Bogiem i utrzymywanie z Nim takiej więzi. Trudno nazwać modlitwą zwracanie się do Marii lub świętych, bo są to tylko stworzenia, nawet jeśli godne szacunku, nawet jeżeli przeżyły bardzo pobożnie życie, są dla nas przykładem pod tym czy innym względem, bo nie należy lekceważyć ludzi pobożnych, którzy byli przed nami, to jednak modlitwa musi być kierowana nie do stworzenia, ale do Stwórcy. Jedną z fundamentalnych zasad reformacji była zasada soli deo gloria, po łacinie, która znaczy tylko Bogu chwała. I taka jest prawda. Był to powrót do czystego wielbienia Boga, ponieważ modlitwy zanoszone do stworzenia nie są, ściśle rzecz biorąc, żadnymi modlitwami. Jakie są formy modlitwy? Są prośby, są usilne prośby, które nazywamy błaganiami. Są modlitwy wstawiennicze, czyli taki rodzaj próśb czy błagań za kogoś, w czyjejś intencji, w czyjejś ważnej sprawie często. Są takie modlitwy jak dziękczynienie, o których nie można zapominać, bo niestety stwierdzamy, że nieraz nie dziękujemy, tylko idziemy do Boga zaraz z innymi prośbami, z całą litanią, można powiedzieć, tych próśb. Jest coś takiego, o czym często zapominamy, jak uwielbienie, modlitwy wielbiące Boga. Tu nieraz są pod tym względem zaniedbania z naszej ludzkiej strony. Jest też wychwalanie, bardzo ważną modlitwą, kiedy opiewamy Boże różne atrybuty, Boże wspaniałe dzieła, oraz ostatnia forma modlitwy, wyznawanie grzechów, która jest bardzo ważna i myślę, że na co dzień trzeba z tej formy modlitwy też korzystać. Mamy pewien kłopot, jeśli chodzi o modlitwę, ponieważ ludzie czasami stawiają pytanie, skoro Bóg jest wszechwiedzący, z góry zna nasze potrzeby i sam Chrystus o tym powiedział, to po co właściwie się modlić? W Ewangelii według Mateusza, 6 rozdział, werset 8, zniechęcono nas do brania wzoru z pogan, którzy zasypują swoich bogów prośbami, można to przyrównać do takiej modlitwy z filmu Sami Swoi. Panie Boże, tylko się nie pomyl, tylko zrzuć tą bombę na pole tych naszych sąsiadów, tylko nie na nasze. Więc instruowanie Boga, co ma robić dokładnie. Ewangelia według Mateusza, 6 rozdział, werset 8, czytamy: nie bądźcie do nich podobni, czyli do tych wielomównych pogan, gdyż wie Bóg Ojciec was, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. A więc nie ma potrzeby w najdrobniejszych szczegółach informować Boga, co byśmy sobie życzyli. Oczywiście modlitwy mają być konkretne, ale zetknąłem się z taką modlitwą, gdzie ktoś mówił, w jakich godzinach chce mieć pracę, jak blisko domu i tym podobne rzeczy. Więc czasami dochodzi do przesady. Więc odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego mamy się modlić, mimo że Bóg jest wszechwiedzący i doskonale nas ogarnia z przodu i z tyłu, kładzie na nas rękę, zna naszą wypowiedź, zanim pojawi się na ustach i myśl naszą z daleka, jak mówi Psalm 139. Otóż za pomocą modlitwy wyrażamy nasze zaufanie do Boga, że pokładamy w Nim taką zdecydowaną ufność i umacniamy tę ufność
przez właśnie modlitwę. Dajemy dowód, że nie polegamy na sobie, na swoim umyśle, na swoich zdolnościach, na swoim potencjale, czy to finansowym, czy fizycznym, czy jakimkolwiek, ale tylko na wszechmogącym Bogu, który jest taką skalistą opoką, takim fundamentem naszego zbawienia. Modlitwa nam w tym pomaga i otwórzmy pierwszy list Piotra, 5 rozdział, werset 6 i 7. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 6 i 7 werset. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Współczesne przekłady oddają, On się o was troszczy. Tak więc wyrażamy naszą zależność od Stwórcy. To, że tak naprawdę od Niego zależy nasze powodzenie. Jeżeli Pan nie zbuduje domu, próżno trudzą się budowniczowie. Jeżeli Pan nie strzeże miasto, próżno czuwa stróż. On nawet we śnie obdarza swego umiłowanego, jak mówią psalmy. Więc może tak być, że zasypiamy się z pewnym niepokojem, jest jakaś poważna sprawa, ale modlimy się, powierzamy naszą troskę, budzimy się rano, problem rozwiązany. Jak mówi psalm 30, wieczorem bywa płacz, a rankiem wesele, prawda? I Bóg pragnie, abyśmy też Go miłowali i utrzymywali z Nim ścisłą więź, a modlitwa jest środkiem do tego celu. Czyli modlitwa pomaga nam spełniać główne, największe przykazanie, żeby miłować Boga całym sercem, całym umysłem, całą duszą i całą siłą, jak mówi Ewangelia według Mateusza, 22 rozdział, od 36 do 38 wersetu. I zobaczmy, jak król Dawid wyrażał swoją miłość do Stwórcy w psalmie 18 i w jakich okolicznościach. Psalm 18, wersety 1 do 3. Przewodnikowi chóru, psalm sługi pańskiego Dawida, który wypowiedział Panu słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula, powiedział: miłuję Cię, Panie, mocy moja, Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Wołam, niech będzie Pan pochwalony i zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. To nie były przelewki, drodzy. Saul, teść Dawida, był zdeterminowany, żeby zniszczyć go. Kierował się demoniczną zazdrością. Po prostu chciał go wyeliminować z istnienia. Był gotów nawet zabić kapłanów bożych i kazał to zrobić. Także był bezwzględnym przeciwnikiem, ale Bóg go wybawił z rąk wszystkich prześladowców. On miał wiele zmagań, ale miłował Boga, który był jego mocą. On wyraźnie mówił, że to nie o własnych siłach, chociaż był dzielnym wojownikiem, zwyciężył przeciwników. Na przykład w tym samym psalmie, w wersecie 30 mówi: gdyż z Tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. I mówi dalej w wersecie 33: Bóg, który mnie opasuje mocą, a uczynił doskonałą drogę moją. Nogi moje czyni rącze jak ułani. I tak dalej. Chodzi o to, że jego moc jako wojownika pochodziła od wszechmogącego Boga. Zresztą dzięki wszechmogącemu Bogu zupełnie na początku, jeśli tak można powiedzieć, swojej kariery, pokonał potężnego Goliata. Więc modlitwa pomaga nam utrzymywać taką ścisłą, bliską, intymną więź z Bogiem i okazywać Mu naszą miłość. To, że mamy pragnienie się do Niego zwracać, też pokazuje, czy mamy tę miłość. Powiedzmy sobie tak otwarcie, że jeśli mamy przyjaciół, to nie sposób, żebyśmy się z nimi często nie kontaktowali. Prawdziwy przyjaciel będzie się interesował. Wyśle może jakiegoś SMS-a, zadzwoni od czasu do czasu, spotka się, jeśli jest taka możliwość, jeśli mieszkają w pobliżu. Przyjaźń polega na utrzymywaniu więzi. Podobnie w małżeństwie. Jest niemożliwe, żeby małżonkowie ze sobą nie rozmawiali, żeby nie wymieniali jakichś spostrzeżeń, jakichś myśli, nie otwierali swojego serca. I skoro w sferze ludzkiej prawdziwa przyjaźń, prawdziwa miłość polega na komunikacji, na wymianie myśli, na okazywaniu pewnych uczuć,
na przykład mąż chwali żonę za dobrze przygotowany posiłek, to tym bardziej wszechmogący Bóg zasługuje na to, jeśli mówimy, że Go miłujemy, żeby utrzymywać z Nim więź przez modlitwę, uwielbiać Go, dziękować Mu i wywyższać. I powierzać Mu też nasze troski. Kolejny powód, dla którego modlitwa jest konieczna. Modlitwa pomaga nam angażować się w dzieło Królestwa Bożego i wspierać innych w ich potrzebach. Bo są takie rzeczy, gdzie, drodzy, nie można praktycznie zaradzić, bo oczywiście tam, gdzie możemy praktycznie zaradzić, pomóc komuś pod względem jakimś konkretnym, czy to finansowo, czy w jakiś inny sposób, to powinniśmy. Modlitwa nie ma być parawanem. A ja się pomodlę za ciebie, bracie. Idź w pokoju, ogrzej się, najedz, a możemy go zaspokoić potrzeby. To byłoby fałszywe. To byłoby traktowanie modlitwy jako usprawiedliwienia dla bezczynności. Ale są takie sytuacje, gdzie powinniśmy powierzać jedni drugich modlitwie Bogu, ponieważ niektóre rzeczy przerastają nas. Weźmy pod uwagę jeden tekst. Drugi list do Tesaloniczan, 3 rozdział, 1 i 2 werset. Drugi list do Tesaloniczan, 3 rozdział, 1 i 2 werset. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Więc na pewno trzeba się modlić za ewangelistów, za misjonarzy, za chrześcijan działających na niebezpiecznych terenach, nie tak daleko od nas. Dość niebezpiecznie jest na Ukrainie i brat jeden odwiedził tam niektóre społeczności i mówił, jak to byli bici i prześladowani niektórzy pastorzy czy starsi zboru, jakie trudności mieli, a mimo to działają, mimo to służą. Więc na pewno modlitwą możemy wesprzeć. Ktoś powie, a czyż Bóg bez naszych modlitw nie może się obejść? Podam prosty przykład. Rodzice pewne czynności w domu mogliby wykonać wszystkie sami. Ale czyż nie jest wychowawcze dla dzieci i pożyteczne, że angażują także dzieci w te prace? Podobnie pastor czy starsi mogliby wszystkie prace sami wykonać. Ale jest to budujące dla członków zboru, jeśli angażują się, jeśli coś robią. Tak samo Pan Bóg włącza nas w swoje dzieło. I to jest pożyteczne też dla nas, uczy nas też miłości. Bo jeśli będę modlił się za brata czy siostrę, to nie tak szybko się z nim poróżnię, bo mam miłość do tej osoby. Zabiegam w modlitwie o dobro tej osoby, prawda? Także to jest bardzo ważne. I modlitwy są bardzo ważne też, jeśli chodzi o pewien zwyczaj, który wiele zborów zatraciło, a jest bardzo konieczny. List Jakuba, 5 rozdział. Zobaczmy, od 13 do 16 wersetu. List Jakuba, 5 rozdział, od 13 do 16. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Tam jeszcze dalej jest ciekawie napisane. Ten zwyczaj powinien być praktykowany w każdym biblijnym kościele czy zborze. Że jeśli osoba oczywiście nie ma jakiejś tam lekkiej choroby, jakiegoś katarku czy czegoś, ale coś poważniejszego ją dotknęło, woła, sama przywołuje, sama wychodzi z intencją do starszych zboru, z inicjatywą i przywoła i oni się modlą, też nie polegając na sobie, bo czasami starsi niektórzy są trochę niepewni, a czy Bóg mnie wysłucha? Bóg kocha człowieka. On pragnie jego największego dobra. Największego szczęścia. I dlatego tu nie chodzi o ludzi, którzy będą się modlić. Tu chodzi o Boga, który wykorzystuje taką sytuację, że lud Boży szuka Jego oblicza i przywołać starszych i pomodlą się namaściwszy oliwą w imieniu Pańskim. I rzeczywiście wielokrotnie te modlitwy są wysłuchiwane. Niektórzy przekręcają te wersety i mówią, że tu chodzi o chorobę duchową i oliwę symboliczną. Nie. Tu nie chodzi o chorobę duchową. Choroba duchowa może być, ale nie musi.
Tu jest opcja, jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Czyli może mogą być grzechy powodem choroby, ale nie muszą. To jest pewien taki tutaj przypadek. Więc jest to wielkie dobrodziejstwo, drodzy, jeśli to stosujemy. Osobiście miałem przyjemność poznać siostrę Elżbietę tutaj z Fordonu, dzielnicy Bydgoszczy, która nawróciła się ze świadków Jehowy i została gorliwą chrześcijanką ewangeliczną, a wcześniej do organizacji doprowadziła jako pionierka stała, czyli 90 godzin w miesiącu głosiła, 40 osób. Takim gorliwym świadkiem była. Była żoną jednego z czołowych starszych zborów w Bydgoszczy. I ta siostra się szczerze nawróciła do Pana Jezusa. Bóg jej otworzył oczy. I ona miała wrodzoną wadę serca. Wiele lat chorowała ciężko na serce. I poprosiła starszych zboru o modlitwę. Pomodlili się nad nią i kolejne badanie wykazało, że nie ma tej zmiany, że nie ma tej wrodzonej wady serca, którą miała od małości. I lekarz mówi, nie wiem, pani Elżbieto, jak to się stało, ale pani już nie ma tej wady, nie umiem tego wytłumaczyć. Ona powiedziała, bo ja mam takiego wspaniałego lekarza. On mówi, no wie pani, niech pani już mnie tak nie chwali. A ona mówi, ale tu chodzi o tego tam w niebie, u tego u góry. O, to co innego. Także doznała ta siostra uzdrowienia. Po paru latach dopiero zmarła, bo to była starsza osoba, ale Bóg uzdrowił jej tę wadę. Niedaleko szukać w Dęblinie nasza siostra Monika zachorowała na raka i Bóg też po modlitwie starszych z namaszczeniem olejem ją uzdrowił. Nie zawsze zdarza się uzdrowienie. Mamy przykład Johnny, prawda, nad którą Johnny i Exantada, nad którą się wielu modliło, ale więcej dobrodziejstwa dla Kościoła i dla świata wynika z tego, że ona jest niepełnosprawna i wiele wspaniałych dzieł Bóg wykonał przez nią jako niepełnosprawną, niż gdyby ją uzdrowił. Także pamiętajmy, o tym też będziemy mówić, czy zawsze jest to wolą Bożą, żeby było uzdrowienie. Powiedzmy sobie o jeszcze niezwykle ważnym czynniku, dlaczego warto się modlić i powinniśmy się modlić. I to jest niezwykle poważna sprawa. Zilustruję to przykładem. Kiedyś w latach, no, pod koniec lat 70., początek 80., miałem w rękach przerażające czasopismo. Samo czasopismo jako takie może nie było, ale jedna jego strona była przerażająca. Było to czasopismo muzyczne, ale pokazywało taką ilustrację przejmującą, że ludzie siedzą za szybą w takim budynku, rozkoszują się jakimiś ciasteczkami, jedzą sobie spokojnie, bardzo spokojnie sobie przebywają, ale nie widzą, że zewsząd nacierają, w każdej chwili są w stanie rozbić te szyby ludzie z karabinami maszynowymi i z innego rodzaju bronią. Co chcę tym zilustrować? Apostoł Piotr napisał, że diabeł krąży jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Czy my mamy świadomość, że my nie żyjemy w raju? Że jesteśmy na polu walki? Że diabeł jest zdeterminowany, żeby zniszczyć na przykład wasz zbór, wasze rodziny, skłócić mężów z żonami, skłócić rodziców z dziećmi, skłócić ludzi w zborze. Ten przeciwnik też, my tu sobie siedzimy spokojnie, a on tylko rozmyśla, jak tu jeszcze coś zepsuć, jak tu zaszkodzić, jak zatruć czyste źródło. To jest jego działanie. I dlatego modlitwa to oręż przeciw pokusom i demonom. Bo pokusy też są naszym problemem. My jeszcze jesteśmy w ciele. Pewne rzeczy potrafią nas pociągnąć. Pewne rzeczy potrafią nas zainteresować. Nie zawsze dobre. Dlatego zobaczmy do dwóch miejsc Ewangelii według Mateusza, które są dla nas wielkim ostrzeżeniem, ale też zbudowaniem. Mateusza 26, rozdział, werset 41. Zobaczmy Mateusza 26:41. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Nowsze przykłady mówią ciało słabe. Pan Jezus sam wzywał uczniów i tutaj to w Ewangelii jest napisane i dla nas, że nie ulegniemy pokusom, jeśli będziemy się modlić, jeśli będziemy blisko Boga. I właściwie chciałbym was zachęcić, żebyście całe wasze dni, myślę, że wielu z was to robi, przeżywali w duchu modlitwy, przed wyjściem z domu modlitwa. Przed pracą modlitwa,
zaczynanie dnia od przeczytania chociaż krótkiego tekstu biblijnego i modlitwy. Przed posiłkiem modlitwa. Cały dzień w duchu modlitwy. Idziemy ulicą, możemy się modlić w różnych sprawach. Po prostu jest tak wiele potrzeb, gdybyśmy sobie uświadomili, jak wiele osób ma potrzeby do modlitwy. Jak trzeba się modlić za tego brata czy siostrę, bo ten brat na przykład czeka go kilka operacji, bo ma problemy ze zdrowiem. Ta siostra ma niewierzącego męża, który jej dokucza. Gdybyśmy się otwarli na tę duchową rzeczywistość, zobaczymy, że naprawdę mamy za kogo orędować. I Bóg się nami posługuje. I są piękne przykłady wysłuchania modlitw, ale właśnie też w naszej intencji, żebyśmy my nie ulegli pokusie, bo ciało słabe jest. Mamy przykład apostoła, który potem się zaparł, Pana Jezusa, Piotra. Ciało go zawiodło, lęk go opanował. Więc jesteśmy o własnych siłach za słabi, potrzebujemy tego wsparcia Bożego. I Ewangelia według Mateusza, 17 rozdział, werset 21, gdzie apostołowie nie mogli wypędzić demona, który wrzucał syna pewnego mężczyzny w ogień i w wodę. I Pan Jezus mówi, ale ten rodzaj, czyli rodzaj demonów, nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Mateusza 17, 21. To jest mowa o poście. Nowsze przekłady nie mają już tego słowa post, ale to jest dobrze udokumentowane. Już Jan Chryzostom, jeden z ojców Kościoła, tak właśnie w swoim komentarzu do Ewangelii Mateusza miał te słowa o poście. I wiele najlepszych rękopisów bizantyjskich ma ten tekst właśnie, że modlitwa i post. Czasami modlitwę trzeba wzmocnić postem, szczególnie w ważnych, takich trudnych tematach. Bóg, kiedy widzi, że lud Boży się upokarza, że szczerze szuka Jego oblicza, że nawet jedzenie nie jest dla Niego tak ważne, że naprawdę wielokrotnie w ciągu dnia woła w jakiejś poważnej sprawie, to Bóg się nagina do takiego ludu. Ktoś powie, jesteśmy zbawieni z łaski. Tak, ale Bóg też oczekuje od nas czegoś, odpowiedzi, zaangażowania. Teraz przejdźmy, drodzy, skoro wiemy już, że mamy się modlić, bo są ku temu słuszne powody, ja myślę, nie wyczerpałem tematu, to do kogo mamy się modlić? Z pozoru oczywista sprawa, ale na przykład spotyka się takie zbory, gdzie w ogóle nie ma modlitw do Boga Ojca. W ogóle się nie słyszy. Znałem taki zbór, że nawet do posiłku tylko do Pana Jezusa się modlili. Nigdy do Boga Ojca, nikt tam się nie modlił w tym zborze. A z kolei można spotkać takie ruchy religijne czy wyznania, gdzie w ogóle do Pana Jezusa z kolei się nie modlą. Jaka jest równowaga? Pierwszy list świętego Jana, pierwszy rozdział, werset trzeci. Pierwszy list świętego Jana, pierwszy rozdział, werset trzeci. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. I to jest taka duchowa równowaga, żebyśmy mieli społeczność i z Ojcem, i z Jezusem Chrystusem. Najbardziej standardowa modlitwa Nowego Testamentu to jest taka, którą Chrystus zalecił, aby modlić się do Jego Ojca w Jego imieniu. Ewangelia Jana 16, 23, Ewangelia według Jana 16, rozdział, werset 23. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. I jakbyśmy prześledzili cały Nowy Testament, to jest około 18 wzmianek, że modlono się w imieniu Jezusa Chrystusa albo przez Jezusa Chrystusa. Na przykład w liście do Efezjan, dziękując Bogu i Ojcu przez Jezusa Chrystusa. 5 rozdział, werset 20. Dlaczego modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa? Czy jesteśmy godni stanąć przed Bogiem we własnym imieniu? Nie. By ocalić się od hańby, która słusznie by na nas spadła, jak napisał 16-wieczny autor, dobry niebiański Ojciec darował Syna jako pośrednika i orędownika. I właśnie przez Jego krew mamy dostęp do tronu łaski. List do Efezjan pokazuje nam, że przez Jezusa Chrystusa mamy dostęp do Boga. Drugi rozdział, werset 13 i 18. Efezjan, drugi rozdział, 13 i 18 werset. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. I werset 18, albowiem przez Niego, czyli przez Pana Jezusa, mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu.
Czyli takie typowe wielbienie to jest Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Oczywiście zwrot w imieniu Jezusa nie jest jakąś magiczną formułą. Modląc się do Boga musimy w pełni polegać na osobie i dziele Jezusa Chrystusa. Nowy Testament jednak wskazuje na bezpośrednie zwracanie się do Jezusa Chrystusa. Sam Chrystus powiedział w Ewangelii Jana, 5 rozdział, werset 23. Ewangelii Jana, 5 rozdział, werset 23. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. A zatem nie wystarczy tylko czcić Boga Ojca. Trzeba czcić tak samo Syna. Możecie się spotkać, chciałbym was przygotować z takim zarzutem świadków Jehowy czy innych przeciwników boskości Chrystusa, że tu występuje greckie słowo timao, które znaczy szanować. I próbują ten werset podważyć listem do Efezjan, gdzie jest powiedziane, żeby czcić rodziców. I mówią, tam też występuje timao, greckie słowo. Jak można ten zarzut obalić? Nie jest napisane, dzieci, tak, czcicie rodziców tak, jak czcimy Ojca, Boga Ojca. Nie jest tak napisane. Więc wystarczy trochę zdrowego rozsądku, żeby zrozumieć, że tu jest coś więcej. Tu jest postawienie Syna na równi z Ojcem, że mamy tak czcić Boga Ojca, znaczy Pana Jezusa, jak czcimy Boga Ojca, jak czczono Go do tej pory, do czasu przyjścia Chrystusa. Pierwszy Kościół jest opisany jako ludzie, którzy wzywali imienia Pańskiego. Pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, werset 2 pokazuje nam, że są to ludzie, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. A więc pierwszy Kościół nie modlił się tylko do Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa, ale także do samego Jezusa Chrystusa, bo On jest w pełni Bogiem jako Syn Boży. I jak mówili do Kolosan, 2 rozdział, werset 9, w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Skoro cała pełnia, to czy coś mu z boskości brakuje? Jak najbardziej zasługuje na chwałę. Ale myślę, że na tym poprzestaniemy. A co powiedzieć o Duchu Świętym? Czy są w Nowym Testamencie wzmianki, że ktokolwiek modlił się do Ducha Świętego lub oddawał mu chwałę? Można powiedzieć, że w zasadzie nie ma takiej ani jednej sytuacji opisanej, żeby czy Pan Jezus, czy któryś z apostołów zwracał się bezpośrednio do Ducha Świętego. Wierzymy, że Duch Święty jest osobą boską, ale w świetle Ewangelii Jana, 16 rozdziału, werset 13 i 14, On uwielbia Chrystusa. On na Niego kieruje uwagę i wszelka prawdziwa działalność misyjna czy ewangelizacyjna wywyższa Chrystusa. Tak samo wszelkie objawienie, jeśli mówimy o jakichś objawieniach maryjnych czy innych objawieniach, którymi ludzie się fascynują, to standardem jest to, że często wcale nie jest w tym wywyższony Chrystus. Prawdziwe dzieło Boże to wywyższenie Chrystusa. Duch Święty uwielbia Chrystusa. Więc nie ma takich bezpośrednio modlitw. Wierzymy, że jest osobą boską Duch Święty. Dlaczego? Jest nazwany Duchem Wiecznym w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział. Jest powiedziane, że kiedy Ananiasz i Safira okłamali Boga, to okłamali Ducha Świętego. Także jest na równi okłamanie Ducha Świętego z okłamaniem Boga postawione. I wiele mamy dowodów, ale nie będziemy się tym teraz zajmować. W każdym razie takich wyraźnych podstaw pod to nie ma, pod modlitwę bezpośrednio do Ducha Świętego. Niemniej wierząc w Boga w trzech osobach jednego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niektórzy chrześcijanie zwracają się do Ducha Świętego bezpośrednio, ale bardzo ważne jest, żeby nie przesłonił Duch Święty osób Boga Ojca i Syna. Jest też taki werset w Biblii Gdańskiej, pierwszy list Piotra, 4 rozdział, werset 14, tak samo w Biblii Króla Jakuba i w współcześnionej Biblii Gdańskiej i w innych podobnych przekładach, gdzie jest trochę inna wersja. Tam jest napisane, że ten duch jest duchowi bluźnią, przeciwnicy, natomiast u chrześcijan oddaje się mu chwałę. Tak mniej więcej sparafrazowałem. To byłby jedyny punkt zaczepienia, ale tak to typowo nie ma dowodów na to.
Ale nie zatrzymujmy się nad tym dłużej. Wiemy, że mamy mieć społeczność z Ojcem i z Synem Jego. Do Ojca zwracamy się w imieniu Jezusa Chrystusa, do Pana Jezusa bezpośrednio. Ale teraz zastanówmy się dobrze, jakie warunki trzeba spełnić, aby nasze modlitwy zostały wysłuchane. Pierwszy taki fundamentalny wymóg to jest taki, że należy się upewnić, czy nasze prośby są zgodne z wolą Bożą. Pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, 14 i 15 werset mówi o woli Bożej, że tylko takie modlitwy są wysłuchiwane. Pierwszy Jana, 5 rozdział, 14 i 15 werset. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. I my nie zawsze potrafimy rozważyć, co jest wolą Bożą. Czasami jest to oczywiste, bo Słowo Boże wypowiada się na dany temat jasno. Na przykład pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, werset 39, mówi, że wolno się pobierać ludziom, ale tylko w Panu. Tylko w Panu, to znaczy tylko z kimś, kto jest w Chrystusie, nawet nie z tym, kto jest członkiem zboru. Bo czasami ktoś może nie być w Panu, a być tylko członkiem zboru. No bo tak się wychował w tej rodzinie, gdzieś tam go ochrzcili i jest, ale jest daleko od Pana, mimo że jest członkiem zboru. To musi być ktoś w Chrystusie. Nie powinniśmy zakładać rodzin z osobami, które nie są nawrócone. To jest zasada biblijna. I znamy wolę Bożą i o to się modlimy. I Bóg pozwoli nam znaleźć partnera, jeśli jest to wolą Bożą. Czasami nie jest wolą Bożą, czasami wolą Bożą jest stan wolny dla kogoś. I znamy takie przykłady, gdzie ktoś owocnie służy Bogu w stanie wolnym. Ale czasami nie wiemy, jaka jest wola Boża i dlatego warto za wzorem samego Syna Bożego modlić się, jeśli taka jest Twoja wola. Pan Jezus, kiedy go kielich goryczy czekał, opatrzył swoją modlitwę taką myślą. Jeśli taka jest Twoja wola. Łukasza 22, rozdział, werset 42. I oczywiście modlitwy wypływające też z samolubnych, niskich pobudek nie podobają się Bogu. List Jakuba, 4 rozdział, werset 3 o tym wyraźnie mówi, że jeżeli ktoś prosi Boga, żeby tylko zaspokoić swoje jakieś niskie pobudki, swoje niskie pożądliwości, to Bogu się to nie podoba. Druga cecha człowieka, który chce być wysłuchany, to niezłomna wiara. W Ewangelii Marka 11:24 napisano właśnie o wadze takiej niezłomnej wiary w czasie modlitwy, żeby naprawdę ufać Bogu, że On jest w stanie zaspokoić naszą potrzebę. Marka 11:24, czytamy tutaj tak. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Wiemy, że bez wiary nie można podobać się Bogu, że człowiek chwiejny, jakby o dwóch duszach, mówi list Jakuba, nie będzie wysłuchany. Kolejna rzecz to posłuszeństwo, właściwe postępowanie, słuchanie Boga. Księga Przypowieści w drastycznych słowach mówi, czyje modlitwy są Bogu nieprzyjemne. Przypowieści 28, rozdział, werset 9. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Czyli dla Boga jest obrzydliwa modlitwa człowieka, który tak naprawdę nie chce słuchać Boga. Nie chce być Mu posłuszny, nie chce poddać się Słowu Bożemu. Czyli człowiek, mały, słabiutki człowiek, który dzisiaj jest, a jutro go nie ma, chce przemawiać do najwyższego władcy wszechświata, ale zatyka ucho, kiedy ten władca do niego przemawia przez swoje słowo na przykład. Jak to wygląda? To jest kompletna kpina z wszechmogącego Boga. Że człowiek zatyka ucho na naukę Bożą, a sam chce być wysłuchany. Poza tym tutaj musimy pamiętać, że inną cechą człowieka, który chce być wysłuchany, to jest przyznanie się do błędów, wyznawanie grzechów, okazywanie szczerej skruchy i pragnienia poprawy, a także zadośćuczynienie, o ile możliwe. I ten sam rozdział przypowieści, werset 13. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Zauważmy, nie wystarczy tylko wyznać, trzeba porzucić. A zdarza się, że są w zborach chrześcijanie pokonani.
pokonani przez jakiś grzeszny nauk, przez grzeszną urazę, że nie potrafią przebaczyć komuś, przez grzeszny nawyk, przez grzeszną relację. I to trzeba wyznać i porzucić, skruszyć się przed Bogiem. Mamy przykład Zacheusza, który kiedy się nawrócił, był gotów naprawić zło. Zobaczmy do Łukasza, 19 rozdział, werset 8. To też jest ważne. Jeśli można naprawić zło, to trzeba, jeśli to leży w granicach możliwości. Łukasza 19:8. Zobaczmy, co powiedział. Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. I dopiero wtedy Pan Jezus powiedział, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Czyli po prostu odpowiedź człowieka jest niezwykle ważna i nasza świadomość też jest bardzo ważna, żeby naprawiać błędy. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś przed laty poróżniłem się z pewnym pastorem, ponieważ w jego zborze wprowadzili zwyczaj, z którego już teraz zrezygnowali od lat, była niewłaściwa muzyka. Ja usługiwałem u nich kazaniami, wykładami, ale wprowadzili taką muzykę, która mi się kojarzyła z festiwalem w San Remo. Po prostu, jakaś bardzo jakby taka niewłaściwa. I ja się z nim poróżniłem, powiedziałem mu parę ostrych słów na temat, co myślę o tej muzyce, i nasza współpraca została zerwana. Ale powiem wam, gryzło mnie to. I po latach postarałem się o telefon tego brata i powiedziałem, bracie Jacku, ja cię przepraszam. Ja się niewłaściwie zachowałem. I miejmy to na uwadze. Miejmy, drodzy, proszę was z całego serca, miejmy to na uwadze, żeby to, co robimy, nie było tylko w porządku wobec ludzi, że nie widzą, że nikt nie widział, nie słyszał. Ale róbmy tak, żeby to było do końca wyczyszczone, tak jak nasz brat stomatolog wie, że trzeba nieraz, zanim się założy plombę, dokładnie wyczyścić tą próchnicę. I tak samo my tą próchnicę grzechu nieraz musimy dokładnie wyczyścić, zanim Bóg nas uleczy. Kolejne wymaganie to jest właśnie przebaczenie, o którym już wspomniałem. Sami wiemy, że modlitwa Ojcze Nasz mówi i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I Pan Jezus powiedział, że kiedy się modlimy, musimy właśnie przebaczać. W Ewangelii Mateusza 11, rozdział 11, rozdział 25, 26, wersety. Ewangelia według Marka 11, rozdział, wersety 25, 26. Tu czytamy tak. To są niezwykle ważne słowa. A gdy stoicie i zanosicie modlitwę, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Drodzy, my czasami wiemy, że powinno się przebaczyć i mówimy, że przebaczyliśmy, ale mówimy, bo tak wypada, bo my wiemy, jak to powinno być. Ale ja wiem dobrze, że w niejednym zborze jest tak, że niektóre osoby są źle nastawione do innych, w sercu tak naprawdę. Nawet jak się witają, to od lat są jakieś zadawnione urazy, jakieś kwasy, jakieś niedobre rzeczy. I dobrze to prosić o łaskę od Boga, żeby wreszcie z serca przebaczyć, żeby się pojednać. Kolejna rzecz to pokora, szczerość i bojaźń Boża, bo życie w zgodzie z innymi, przebaczanie to jest bardzo ważne, ale pokora, szczerość i bojaźń Boża też jest ważna. Znamy werset z listu Jakuba, 4 rozdział, werset 6. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. I werset 10. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. Czyli pokora jest bardzo ważna. I Psalm 145, 18 i 19 werset. Przepięknie mówią, jakich Bóg chce mieć czcicieli. Psalm 145, 18 i 19 werset. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Czyli szczerość jest ważna. Werset 19. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich.
bojaźń Boża. To jest bardzo ważny temat. Taka głęboka cześć z serca dla Boga, nie lęk jak przed jakimś przeciwnikiem. Bóg nie jest naszym przeciwnikiem, ale taka głęboka cześć, szacunek, uwielbienie. Kiedyś byłem i liczenie się z Bogiem na każdej drodze życia, tak jak Salomon pisał, pamiętaj o Nim na wszystkich Twoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Kiedyś byłem świadkiem czegoś takiego. Młody człowiek miał ręce w kieszeniach, gumę do rzucia i modlił się. Brak bojaźni Bożej, brak szacunku. Kolejna sprawa to gorliwość, szukanie Boga z całego serca i z całej duszy. To jest bardzo ważne, żeby szukać Boga całkowicie, być Mu oddanym bez reszty. Księga 5 Mojżeszowa, inaczej powtórzonego prawa, 4 rozdział, werset 29, 4:29. I będziecie tam szukać Pana swego Boga. Znajdziesz Go, jeżeli będziesz Go szukał całym swoim sercem i z całą swoją duszą. To jest niezwykle ważne. I ostatnia rzecz, czekanie na Pana, cierpliwość i wytrwałość. List do Efezjan zachęca nas do takiej wytrwałości w modlitwie, bo niektórzy takie błędne hasło głoszą. Wystarczy raz się pomodlić. Jak modlisz się więcej razy, to nie ufasz Bogu. Nie. Trzeba niejednokrotnie dłuższy czas w danej sprawie bojować. Efezjan 6:18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Tak. Także bardzo ważna jest wytrwałość. Więc omówiliśmy, drodzy, dlaczego mamy się modlić, do kogo mamy się modlić i jakie warunki sprzyjają dobrej modlitwie. Bo Bóg jest łaskawy. Ja nie chcę tu robić wrażenia takiego, że my musimy sobie w punktach coś wypisywać. Nie. Ja chciałem tylko pokazać, co służy modlitwie, co sprawia, że ona jest bardziej owocna. I powiedzmy sobie, już czytaliśmy, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I zamiast wykładu na temat mocy modlitwy, chciałbym podzielić się świadectwami z życia mojego i z moich przyjaciół. Moja żona była na 2 latach studiów pielęgniarskich w Radomiu z zakresu właśnie pielęgniarstwa i pisała pracę Jakość życia chorych z cukrzycą. Chodziło o jakość życia według standardów Światowej Organizacji Zdrowia, ludzi chorych z cukrzycą i do tego potrzebowała statystycznych obliczeń. Miała ponad 100 ankiet wśród diabetyków chorych na cukrzycę zrobionych, ale potrzebny był statystyk, który to wszystko obliczy, wyciągnie wnioski, opracuje. No i koleżanki poleciły jej, inne pielęgniarki poleciły jej firmę. Młody człowiek przez telefon wydawał się kompetentny, ale kiedy oddał pracę tą statystyczną, trzeba było pierw zapłacić, a potem ją otrzymać. Tak to zrobił elektronicznie. Kiedy ją otrzymaliśmy, okazało się, że to do niczego nie jest podobne. Że zapłaciliśmy sporo pieniędzy, a jest to tak fatalne, że tego nawet wydrukować się nie da. Moja żona była bardzo zaniepokojona, bardzo zmartwiona. A miała w tym dniu zajęcia. Ja nie byłem w stanie jej wydrukować, musiałem to kleić. To było jakoś tak dziwnie zrobione, niefachowo. I była bardzo wzburzona, a jechała na zajęcia do Radomia. I ja padłem na kolana, jak ona wyszła, powiedziałem, kochanie, na pewno Bóg ci pomoże. Na pewno ktoś ci w tym Radomiu pomoże. Padłem na kolana i powiedziałem, Boże, ja wierzę, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Ciebie miłują, którzy według Twojego postanowienia są powołani. I mija parę godzin. Żona pyta, czy jesteśmy w stanie zapłacić, czy byłbyś za tym, żeby zapłacić dla innemu statystykowi. Taki pan z Lublina, koleżanka poleciła, że rewelacyjny. No i zgodziłem się. Żona spokojna wróciła i gość się okazał naprawdę rewelacyjny. Ja jako fachowiec. On zrobił jakby kilka prac w jednej. Tak świetnie to opracował. I dzięki temu wartość pracy mojej żony tak bardzo wzrosła, że nie tylko na piątkę obroniła pracę magisterską, ale w Lublinie wydano publikację popularno-naukową medyczną, gdzie jej praca jest jednym z rozdziałów. Więc widzimy, jak Bóg wysłuchuje. Ale ja się modliłem naprawdę z wiarą. Wierzyłem, że Bóg pobłogosławi. Że On, skoro pozwolił rozpocząć, to pozwoli też zakończyć.
Kolejne świadectwo to jest świadectwo mojego kolegi z Torunia, którego siostra zachorowała, ukochana siostra Ania, na zapalenie płuc wirusowe. W poniedziałek poszła do lekarza, po osłuchaniu stwierdził, że ma całe płuca zajęte, a choroba jest w takim stadium, że na pewno będzie musiała pójść do szpitala. Czuła się fatalnie, szybko się męczyła, miała problemy z oddychaniem, wykonywanie najprostszych czynności sprawiało jej ogromną trudność. I ten mój kolega poszedł na tak zwaną swoją Górę Oliwną. Miał takie miejsce na skarpie nad Wisłą, gdzie widział piękny widok na Dolinę Wisły i tam się zaszywał, tam się modlił. I modlił się szczególnie o zdrowie swojej siostry. Powoływał się w modlitwie na wiele obietnic Bożych. Prosił też Boga, żeby zaradził jego niedowiarstwu. I mówi tak: starałem się całkowicie wyrzucić z mojego umysłu niewiarę. A kiedy skończyłem modlić się, poczułem głębokie przeświadczenie, że Bóg wysłuchał mojej modlitwy, zupełnie tak, jak napisane jest w pierwszym liście świętego Jana, 5 rozdział, 14 i 15 werset. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. I mówi tak: kiedy wróciłem do domu, Ania zadzwoniła jeszcze, a gdy spytałem, czy się czuje już lepiej, powiedziała, że nie ma żadnej poprawy. Ja jednak wiedziałem, że będzie dobrze. Bóg mu dał taką świadomość. Następnego dnia, we wtorek, poszła zrobić sobie prześwietlenie płuc. Jeśli chodzi o jej stan, to nastąpiła znaczna poprawa. Czuła się już lepiej, znikło zmęczenie i problemy z oddychaniem, pozostał jeszcze lekki kaszel. Już wtedy wiedziałem, że Bóg wysłuchał mojej modlitwy. W środę po odbiór zdjęcia, pani, która je robiła, powiedziała Ani: ma pani skrzywienie kręgosłupa. Siostra na to, że wie o tym, ale nie chodzi o kręgosłup, tylko o zapalenie płuc. Na co ta kobieta stwierdziła, że to niemożliwe, bo płuca na zdjęciu są czyściutkie. Chwała Panu. W czwartek znowu wizytę u lekarza. Ma zapaść ostateczna decyzja, czy będzie konieczny pobyt w szpitalu. Lekarka ogląda zdjęcie i nie może wyjść z podziwu. Odsłuchuje jeszcze Anię i stwierdza, że słychać tylko niewielkie szumy w płucach i że to niemożliwe, bo jeszcze w poniedziałek była tak chora, że w wyleczeniu pomóc mogła jedynie kuracja w szpitalu. Na koniec pani doktor powiedziała mojej siostrze: pani ma ogromne szczęście, musi pani być pod niesamowitą Bożą opieką. I Jarek, mój kolega, komentuje tak: to było dla mnie niezwykłe doświadczenie, niczym dotyk Boga. Nigdy chyba do tamtej pory nie doświadczyłem w tak namacalny sposób Bożej mocy, Bożego działania i odpowiedzi na modlitwę. Wiem teraz, że modlitwa ma naprawdę olbrzymią moc. I drodzy, naprawdę ufajmy. Ja mogę powiedzieć tak, kiedyś użyłem tego przykładu. Wielu chrześcijan w dzisiejszych czasach przypomina kogoś, kto ma dużą wersalkę, a śpi tylko na połówce. Albo przypomina kogoś, kto ma pełną lodówkę, a je tylko chlebek z margaryną. My naprawdę dysponujemy ogromnym potencjałem duchowym. Pan Bóg mówi, że nie męczy się i nie ustaje, że ma nieograniczoną moc, księdze Izajasza mówi. Korzystajmy z modlitwy, ale łączmy ją ze Słowem Bożym. Nie tak dawno miałem pewien problem i nie wiedziałem, jak się do niego ustosunkować. Pewne zamieszanie było we mnie w tej sprawie, ale co zrobiłem? Czytałem Biblię i modliłem się. Czytałem Biblię i modliłem się. I Bóg pokazał mi, w czym popełniłem błąd. Także trzymajmy się blisko naszego Boga. W dzisiejszym kazaniu przypomnieliśmy sobie wiele zasad dotyczących modlitwy. Przekonaliśmy się, że po prostu Słowo Boże mówi o konkretach w tych sprawach, jak modlitwa. Co Bogu się podoba w naszej postawie, co nie, jak mamy do Niego przystępować. Ale wiemy, że On jako odbiorca wielbienia ma prawo wymagać i miła jest Mu taka szczera modlitwa, niczym kadzidło, jak mówi Psalm 141. Nie wznosi się moja modlitwa do Ciebie jak kadzidło. I jeśli nie zawsze potrafimy się modlić, to możemy poprosić, tak jak uczniowie Pana Jezusa: Panie, naucz nas modlić się. Są też dobre książki o modlitwie,
Ja zachęcam, można też z internetu ściągnąć, ale też ostatnio zostały wznowione dzieła wybrane Andrew Murray'a, takiego duchowego nauczyciela, misjonarza. I tam jest takie rozważanie na cały miesiąc, mieszkaj w Chrystusie. Piękne rozważanie, które pozwoli nam się zbliżyć do Boga. Można też, jak ktoś woli drogę elektroniczną, to ściągnąć. Po angielsku bodajże jest Abide in Christ Andrew Murray'a. Więc jest wiele źródeł, można się budować, ale pamiętajmy, że nawet jak nie wiemy, jak się modlić, brakuje nam słów, to Słowo Boże mówi, że Duch Święty wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ewangelia według, List do Rzymian, 8 rozdział, 26 i 27 werset. Że On wie, Bóg, jaki jest zamysł Ducha, bo Duch wstawia się zgodnie z wolą Bożą za świętymi. Więc czasami nie wiemy, ale módlmy się. Czasami ktoś z nas może jest przygnębiony, ale módlmy się tak, jak potrafimy. Bóg patrzy na serce, to nie muszą być kwieciste słowa. I dlatego On ma upodobanie w modlitwach dzieci Bożych. On się cieszy, kiedy przystępujemy do naszego Boga. Utrzymujmy ze Stwórcą stałą, osobistą, serdeczną więź, bo taka miłość z Boga przetrzyma wszystkie próby, a żyjemy w coraz cięższych czasach. Pierwszy list do Koryntian mówi, że miłość wszystko przetrzymuje, wszystko znosi. Jeśli będziemy tę miłość z Boga mieli, dzięki takiej więzi będziemy lepszymi ludźmi, lepszymi braćmi i siostrami dla siebie, lepszymi żonami, mężami, lepszymi dziećmi. No, mając łączność z Bogiem, my napełniamy się Jego obecnością, my napełniamy się Jego charakterem, korzystając też ze Słowa Bożego i stajemy się lepszymi. Jesteśmy w stanie cieszyć się też Bogiem. Bo dlaczego tak wielu chrześcijan próbuje znajdować radości w świeckich rozrywkach? Bo mało cieszy się z Boga, bo ich chrześcijaństwo przestało cieszyć. Ale komedia minie i cóż, śmiech minie. A radość z Pana jest waszą ostoją, jak czytamy w Księdze Nehemiasza. Więc celem naszego życia, pamiętajmy, jest oddawanie chwały Bogu i radowanie się Nim na zawsze, a modlitwa jest w tym celu przepięknym, wspaniałym środkiem. Amen.